Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy naszej audycji telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dzisiaj spotkanie w ramach Katedry Ewangelii Synoptycznych. Pozdrawiamy Państwa ksiądz dr Piotr Bartoszek, dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego imienia Edyty Stein w Zielonej Górze oraz ksiądz Piotr Kot, wykładowca Pisma Świętego z Legnicy. Dzisiejszym naszym tematem będzie temat burzy na jeziorze. Podejmujemy zagadnienie, które znajduje się na początku działalności Pana Jezusa, opis cudu, który miał miejsce na jeziorze Galilejskim i spojrzymy, w jaki sposób ten przekaz został ukształtowany w Ewangeliach Synoptycznych. Jest to perykopa, która. Występuje w tradycji potrójnej, a więc mamy opis tego wydarzenia w Ewangelii świętego Marka, w Ewangelii świętego Mateusza i w Ewangelii świętego Łukasza. Możemy łatwo zauważyć, patrząc chociażby na to, w jakim miejscu danego dzieła występuje ta perykopa, że ona miała miejsce, to wydarzenie miało miejsce w początkowym czasie publicznej działalności Jezusa w Galilei. Był to bardzo ważny znak, który Pan Jezus dał uczniom i świadkom, obserwatorom jego życia. Najpierwszy rzut oka, gdy bierzemy do ręki tekst Pisma Świętego i czytamy opis tego wydarzenia, może nam się wydawać, że te teksty w, u każdego z synoptyków niewiele się różnią, ale jak widzimy na tej przedstawionej grafice, każdy autor miał swoją. Własną koncepcję teologiczną, stąd te przekazy mają inny kształt. Możemy zauważyć różnice w proporcjach tekstu. Święty Marek przekazuje nam opis najbardziej obszerny. Święty Łukasz to jest już tekst nieco krótszy i najbardziej zwięzły opis wychodzi spod pióra Świętego Mateusza. Dlaczego takie różnice w proporcjach, gdzie się kryją te różnice i jaki cel teologiczny przyświecał poszczególnym ewangelistom, to dowiemy się za chwilę. Przejdźmy zatem do omówienia wersji świętego Marka. Na początek wsłuchajmy się w słowa Perykopy Markowej o uciszeniu burzy na jeziorze. Jest to rozdział. Czwarty Ewangelii Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak łódź się już napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak Wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? Opowiadanie o uciszeniu burzy jest bezpośrednią kontynuacją nauczania w przypowieściach Jezusa w Ewangelii Marka. Do przypowieści nawiązywaliśmy w poprzednich edycjach katedry Ewangelii synoptycznych. Marek zaznacza łączność czasową z nauczaniem w przypowieściach. Rozpoczyna swą opowieść od podkreślenia, że dzieje się to owego dnia a zatem jest to ten sam dzień, kiedy Jezus zakończył opowiadanie w przypowieściach. Ostatnia informacja, którą Marek podaje przy relacji z nauczania Jezusa w przypowieściach, to informacja, że objaśniał on na osobności swoim uczniom treść przypowieści. A zatem to właśnie temat formacji uczniów, temat tak bardzo ważny pod względem teologicznym dla Świętego Marka, staje tutaj w centrum naszej narracji. Uciszenie burzy. Siłą rzeczy wpisuje się w ten sam temat, bo to oni obok Jezusa są bohaterami sceny na jeziorze. Pod względem topograficznym większa część działalności Jezusa rozgrywa się wokół jeziora Galilejskiego. W Ewangelii Marka to jezioro jest wymieniane 17 razy. Przy czym po wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową jest to koniec ósmego rozdziału. Wzmianek o jeziorze już nie znajdujemy w Ewangelii Marka. Następuje wówczas etap drogi do Jerozolimy. Pod względem narracyjnym możemy się zatem przyjrzeć działalności Jezusa nad jeziorem Galilejskim. Od czasu do czasu Marek wspomina o Jego pobycie nad jeziorem. Jeżeli spojrzymy na wydarzenia dzielące się nie tyle wokół jeziora, co na samym jeziorze, dostrzeżemy trzy momenty, w których Jezus. Z uczniami przeprawiają się na drugą stronę, odpowiednio w rozdziałach czwartym, szóstym i ósmym. W piątym rozdziale mamy wzmiankę o przybyciu na drugą stronę jeziora do kraju Gerazyńczyków. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem mamy scenę uciszenia burzy na jeziorze, naszą scenę, którą dzisiaj chcemy omówić. Ale również w rozdziale szóstym, po cudzie rozmnożenia chleba, mamy kolejną przeprawę przez jezioro. I wówczas Jezus przychodzi do uczniów, krocząc po wodzie. Dwa rozdziały dalej, w rozdziale ósmym, po wzmiance dotyczącej przybycia w okolice Dalmanuty, mamy informację o rozmowie z uczniami podczas przeprawy, ostrzeżenie przed kwasem faryzeuszów. Te trzy przeprawy, w którym narrator poświęca więcej uwagi, za każdym razem zatem, są szczególną okazją do formacji uczniów. Ukazują z jednej strony słabość ich wiary, ale jednocześnie też prowokują do odkrywania prawdziwej tożsamości Jezusa, prowokują do zaufania Mu. Co ciekawe, za każdym razem widoczny jest tutaj również kontrast pomiędzy brakiem wiary, lękiem, niezdecydowaniem ze strony uczniów, a wiarą i reakcjami tłumów, które są świadkami cudów Jezusa. Które dokonują się pomiędzy tymi przeprawami. Uczniowie zatem potrzebują wzrastać w wierze, potrzebują być do niej podprowadzani. Te przeprawy za każdym razem są wyrazem kryzysu wiary uczniów, po to, by doprowadzić ich do zacieśnienia relacji z Chrystusem. Samo jezioro galilejskie, które jest teatrem tych scen, to akwen, największy akwen słodkowodny w Izraelu. Większe niż jakiekolwiek z naszych jezior w Polsce powierzchnia około 166 km2. Warto pamiętać, że jezioro znajduje się w depresji około minus około 210 metrów poniżej poziomu morza. Ukształtowanie terenu wokół jeziora również sprawia, że jest ono podatne na gwałtowne wiatry, które mogą Dotykać powierzchni jeziora i może dochodzić do gwałtownych ataków burzy, właśnie jak taka, o której słyszymy w scenie markowej. Co niezwykłego w tej scenie góry otaczające jezioro galilejskie czy wzgórza tak naprawdę uniemożliwiały odpowiednie zaobserwowanie zjawisk atmosferycznych, dlatego trzeba było się liczyć z niespodziewanymi burzami. I silnymi wichrami, które mogły niespodziewanie pojawiać się na jeziorze. Jezus przeprawia się zatem na drugi brzeg. Z perspektywy tego, na którym dotąd działał i nauczał, z perspektywy brzegu, na którym znajdowało się Kafarnaum, a zatem domyślamy się, że przeprawia się na wschodni brzeg jeziora galilejskiego. Warto zwrócić uwagę, przechodząc do narracji świętego marka właśnie. Tej perykopy, że odbywa się ona w czasie teraźniejszym. Tłumaczenia współczesne, z jakich korzystamy, często nie oddają w pełni tego faktu, ale tak naprawdę Marek posługuje się czasem teraźniejszym przez znaczną część opowiadania. To tak, jakbyśmy mieli unaocznione wydarzenia. Zostawili, zostawiają więc tłum, jego zabierają, tak jak był w łodzi, inne łodzie płyną z nimi. Czytelnik ma poczucie, ma wrażenie unaocznienia wydarzeń z przeszłości. Czas teraźniejszy, zwany czasem prezens historikum służy dla oznaczenia czasu przyszłego. Jednak ta forma narracji, umarka, zmienia się i wraca do typowej dla narracji formy czasu przeszłego. W języku greckim są to formy głównie aorystu oraz imperfektu. A do tych form Marek wraca w połowie opowiadania, dokładnie po wołaniu uczniów giniemy, to jest ostatnie słowo w czasie teraźniejszym, a zaraz po nim, po tej narracji, która dotąd była skupiona na przeżyciach uczniów, na to na tym, co dzieje się z nimi, na ich doświadczeniu zagrożenia i przerażeniu lęku, po, tej, po tym wołaniu. Narracja skupia się na pełnym opanowaniu, pełnym opanowania działaniu Jezusa. Bóg działa tak, jak zwykł był działać. Nie ma powodu do obaw. On cały czas jest z uczniami w łodzi. Warto przywołać tutaj teksty starotestamentalne, które stanowią pewien topos biblijny. Przywołać proroka Jonasza, który również. Doświadcza burzy na jeziorze, co prawda, tam burza jest, i czytelnik wie o tym bardzo dobrze, sprowokowana Jego obecnością, Jego odwróceniem się od, od współpracy z Panem Bogiem, od wypełniania Jego misji. Ale mamy również wiele tekstów poetyckich, które ujawniają Boga jako tego, który panuje nad burzą, nad wzburzonym morzem. Psalm 65. Uśmierzasz burzliwy szum morza, hukiego fal, zgiełk narodów. Psalm 89. Ty ujarzmiasz pyszne morze, Ty poskramiasz jego wzdęte bałwany. Również Księga proroka Nahuma w pierwszym rozdziale wspomina o tym działaniu Pana Boga. On gromi morze i On je wysusza i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Szczególnymi przykładami ukazywania działania Bożego wobec żywiołów, Wody i wiatru są teksty poetyckie w psalmie 107 oraz w księdze Hioba. W psalmie 107 słyszymy o ludziach, którzy wyruszają na statkach w morze, by uprawiać handel na ogromnych wodach. Tymczasem to Bóg zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły, jak głosi psalm 107. Księga Hioba w rozdziale 38, przechodząc do interwencji Boga, do jego odpowiedzi na wołanie Hioba, zaznacza, że Bóg odpowiada w pośrodku burzy, ujawnia go jako tego, który zamyka morze, gdy wyszło z wzburzone, i mówi do morza, aż dotąd, nie dalej, tu zapora dla Twoich nadętych fal. W Starym Testamencie to Bóg jest tym, który stawia zaporę nieokiełznanym żywiołom, morzy, morza, wiatru. Również był to element wielu mitologii starożytnego Bliskiego Wschodu dotyczących samego powstania świata, wyłaniania się świata z, z pierwotnego praoceanu. Biblia umiejętnie polemizuje i zabiera stanowisko wobec tych wierzeń ludów ościennych. Księga Rodzaju ukazuje, że Bóg jest tym, który stawia granice morzu, który oddziela wody, po to by nie zagrażały. Działanie Boga jako tego, który ma w, swoim, w swojej władzy żywioły tego świata, jest tym, co wychwala Stary Testament. Jezus zatem w Ewangelii Marka wpisuje się w to działanie. Ta scena pełna jest odniesień nie wprost, aluzji do Starego Testamentu, w którym właśnie Bóg jest podmiotem tych prerogatyw. Należy przypuszczać, że Marek przejął to opowiadanie. Z wcześniejszej tradycji. Przekonuje o tym obecność słownictwa nietypowego dla Marka samego. Takie słowa jak burza, fala, rufa, wezgłowie, poduszka czy też cisza pojawiają się w Ewangelii Marka tylko w tym tekście. A zatem możemy wysnuć takie przypuszczenie, że Marek przejął właśnie to słownictwo i opowiadanie samo z wcześniejszej tradycji. Marek wspomina również. O innych łodziach, które towarzyszyły, łodzi, w której znajdował się Jezus wraz z uczniami, z pewnością zapisane w tradycji przekazywanej ustnie. Być może są to łodzie adresatów, przepowiadania w przypowieściach, które dopiero się skończyło, lub łodzie rybaków, wyruszających na nocny połów. To już pozostawione jest czytelnikowi. Natomiast widzimy, że łódź Jezusa i uczniów nie jest sama na morzu. Raptem. Mamy doświadczenie wielkiej burzy wiatru, grecki termin lailaps, który oznacza tutaj nagłą zmianę pogody związaną z silnymi porywami wiatru, szkwały, które przetaczają się przez jezioro. Jak wspominałem, nie było to niczym niezwykłym dla uprawiających żeglugę na jeziorze Galilejskim. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Izraelici nigdy nie byli narodem, który opanował sztukę. Żeglugi w stopniu podobnym jak znani starożytni żeglarze feniccy czy filistyńscy. Akwen, jakim było Jezioro Galilejskie, można powiedzieć, było, był największą, największym teatrem ich działań, e, ich żeglugi. Morze dla Izraelitów wiązało się zawsze ze śmiertelnym zagrożeniem. Wystarczy wspomnieć narrację o wyjściu z Egiptu, o, o przejściu przez Morze Czerwone, czy też historię. Proroka Jonasza. Dodatkowo Marek wzmacnia efekt narracyjny, wspominając, że dzieje się to pod wieczór, nadchodzi noc. Tymczasem Jezus śpi w tyle łodzi, na rufie, na wezgłowiu. Tylko Marek wymienia te elementy, zarówno łodzi, jak i miejsca, w którym Jezus się znajduje. Jak to rozumieć, że Jezus śpi? Sen w Biblii ma wiele. Różnych możliwych znaczeń, wiele różnych odniesień. Sen może być rozumiany jako upadek w nicość, jako utrata możliwości kontrolowania rzeczywistości. We śnie jest się zdanym na łaskę innych, ale sen niejednokrotnie jest również symbolem śmierci. Warto wspomnieć, jak w Ewangelii Janowej Jezus określa śmierć łazarza. Terminem snu łazarz zasnął, czy też w Ewangeliach Synoptycznych opowiadanie o córce, Jaira, dziewczynka, śpi, choć wiadomo, że odnosi się do śmierci. E, śmierć, e, sen w Biblii jest również sposobem ucieczki, gdy rzeczywistość nam nie odpowiada, gdy nie odnajdujemy się w rzeczywistości. E, niejednokrotnie towarzyszy depresji. Jonasz podczas burzy na morzu kładzie się w najniżej położonym miejscu statku i zasypia. Podobnie dzieje się z prorokiem Eliaszem, który ucieka przed królową Izabel. W stronę Bożej góry choreb słyszymy, że zasypia na pustyni po długiej wędrówce ten sen jest wyrazem smutku, który trawi proroka. Również możemy dostrzec taki wymiar snu w Getsemanii, kiedy Jezus, jak opowiada Łukasz Ewangelista, zastał swoich uczniów śpiących ze smutku. Da się zasnąć ze smutku. Sen również może być dowodem na to, że my nie mamy życia w sobie. Musimy je nieustannie dostarczać. Podobnie jak pokarm, potrzebujemy snu. Nie da się zrezygnować ze snu. Sen wreszcie w Biblii to również znak zerwania naszych więzi. I dlatego to Bóg jest ukazywany jako, jako ten, który nigdy nie śpi. Jego wierność trwa na wieki, nie zrywa jej nigdy. On jest tym, który czuwa nad Izraelem. Jak wspomina Psalm 121, on jest Shomer i Izrael, ale też sen i tutaj przechodzimy do tego znaczenia snu, jaki możemy odkryć w narracji Marka, może być wyrazem totalnego zaufania, całkowitego zawierzenia. Mogę spać, bo wiem, że Ty, Panie, czuwasz. W sytuacji zagrożenia ludzkie doświadczenie snu tak naprawdę jest aktem ufności. To lęk sprawia, że nie możemy spać. A zatem zasnąć to znaczy zaufać komuś, kto czuwa. Jezus śpi, bo jest Panem rzeczywistości. To uczniowie niepokoją się i walczą. Jezus ucisza burzę. Marek używa tutaj greckiego czasownika epitimao, który pojawia się również w opowiadaniach o egzorcyzmach, zwłaszcza w tym pierwszym egzorcyzmie, w pierwszym rozdziale. Dosłownie ten czasownik oznacza, e, nakazuje zgromienie e, wichru i burzy, natomiast same słowa, które Jezus wypowiada w tym momencie milcz ucisz się, tak naprawdę oddają ideę nałożenia kagańca, zawiązania pyska. Tymi mocnymi słowami w Markowej Ewangelii Jezus zwraca się wprost do wichru, do jeziora, by w ten sposób nakazać milczenie. To uderza tym bardziej, że następna scena w narracji Markowej będzie właśnie sceną egzorcyzmu w kraju Gerazyńczyków. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Ten lęk to właściwie tchórzliwość. Ma ona wydźwięk negatywny jest zaprzeczeniem wiary, zaufania Bogu. Dla uczniów. Świat wydaje się być wciąż pod wpływem żywiołów. Znajdziemy jednak w Ewangelii Marka przykłady wiary, która idzie dalej, która przezwycięża lęk, tak jak chociażby wiara kobiety cierpiącej na krwotok, wiara Jaira, czy też wiara niewidomego pod Jerychem. Ewa scenę ewangeliczną, w której Jezus wykazuje brak wiary uczniom, wprowadza ich w ten kryzys, kończy pytanie. Otwarte pytanie uczniów, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. To zdziwienie mocą Jezusa, wyrażone w pytaniu, jest typowe dla narracji Markowej. Można powiedzieć, że uprawia on teologię, chrystologię przez zadawanie pytań dotyczących tożsamości Jezusa, tej tożsamości, którą czytelnik zdaje się znać już dużo lepiej niż uczniowie w narracji Marka. A która wciąż zderza się z naszym lękiem, z naszą niewiarą. Do czego wreszcie chce doprowadzić Marek, swojego czytelnika, przez tę scenę? Marek zdaje się zdawać sobie sprawę z tego, że czytelnik Ewangelii, a zatem wierzący, czy to pierwszych pokoleń po Jezusie, czy to późniejszych epok, Zadaje sobie pytanie kiedy możemy poznać Boga? W jakiej sytuacji możemy doświadczyć jego obecności, jego mocy? Czy to są tylko sytuacje kontrolowane, spokojne, czy też właśnie wtedy, kiedy czujemy zagrożenie, i ogarnia nas lęk? I nie jeden raz uczniowie Jezusa przeżywają ten sam kryzys, którego doświadczają ci będący razem z Jezusem w łodzi na jeziorze. Zadają sobie pytanie dlaczego tak się dzieje? Że kiedy robimy coś w dobrej wierze, zaczynamy dobre dzieło, do którego Bóg nas posłał, po jakimś czasie znajdujemy się w samym środku burzy z ogromnymi niebezpieczeństwami i problemami piętrzącymi się ze wszystkich stron. Czy to nie Bóg nas posłał, czy to nie Jemu zaufaliśmy, to gdzie jest teraz? A jednak scena uciszenia burzy ukazuje Jezusa jako tego, który działa tak, jak Bóg zawsze zwykł był działać jest z tymi, którzy mu towarzyszą. Ma moc poskromienia żywiołów tego świata. Ciekawe będzie przyjrzenie się rozwoju tej myśli, redakcji tej sceny u pozostałych synoptyków. Przejdźmy teraz do wersji świętego Mateusza. Posłuchajmy na początku tego tekstu. On jest niedługi, ale będziemy mogli uchwycić w nim Ważne różnice. Święty Mateusz tak opisuje to wydarzenie. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak, że fale zalewały łódź, on zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł. Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne? Już na pierwszy rzut oka widzimy, że te teksty Mateusza i Marka nieco się od siebie różnią. Popatrzmy najpierw, jaka jest struktura. Tej wersji mateuszowej. Ona jest bardzo prosta. Widać jednak w niej i zmianę miejsca, i zmianę postaci w stosunku do tego tekstu, który poprzedza opis burzy na jeziorze. Wcześniej do pana Jezusa przychodzi uczony w piśmie, przychodzi jeden z uczniów i proszą Jezusa o to, żeby przyłączył ich do grona uczniów. Jezus odpowiada. Że mogą iść za nim, ale muszą stać się ludźmi wolnymi, a więc mamy tutaj zmianę postaci, mamy zmianę miejsca. To są markery, które pozwalają nam wyodrębnić perykopę. Musimy pamiętać, że w starożytnych kodeksach greckich tekst był pisany w sposób ciągły: nie było przecinków, nie było kropek, nie było odstępów, nie było podziału na wersety i rozdziały. Stąd te markery są bardzo ważne, żeby Wyodrębnić jeden tekst czy opis jednego wydarzenia od opisu innego wydarzenia. Tekst Mateusza jest przeredagowaną wersją Świętego Marka. Jest on bardzo prosty, tak jak powiedziałem, rozpoczyna się od wprowadzenia. Następuje opis burzy na jeziorze. Później ewangelista. Ukazuje lęk uczniów i ich wołanie o pomoc, następuje interwencja Jezusa, jego odpowiedź na wołanie uczniów. I to, co jest charakterystyczne też dla świętego Mateusza, ten opis kończy, kończą słowa tłumu nie uczniów, ale tłumu zdumienie świadków wydarzenia w obliczu tego czynu Jezusa. Jakie są różnice wersji Mateusza w stosunku do wersji Marka i wersji Łukasza? Na początku może wyodrębnię te różnice, a później będziemy już wchodzili głębiej w ich znaczenie, w sam tekst. Święty Mateusz, niejako kontynuując to, co zrobił Marek, podkreśla aspekt naśladowania. Jezusa przez uczniów. Tak pisze, że Jezus wszedł do Łodzi i poszli za Nim Jego uczniowie. W tekście greckim pojawia się słowo, które jest y, słowem bardzo charakterystycznym dla uczniostwa w Ewangeliach. Słowo akolutein oznacza dosłownie chodzić po śladach. To jest też bardzo istotne, że właśnie tym terminem Święty Mateusz opisuje ruch uczniów. Oni nie tyle weszli do łodzi, ile weszli w ślady Jezusa. Mateusz w odróżnieniu od Marka i Łukasza nazywa burzę, określa burzę terminem seismos. U Świętego Marka słyszeliśmy, ksiądz Piotr o tym mówił. Mamy słowo greckie lailaps, połączone z anemos, z wiatrem, czyli uderzenie wiatru. Tutaj mamy seismos. Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy takie wydarzenia sejsmiczne widzimy naocznie do czego prowadzą, jakie są trudne, jakie są mocne. W Ewangelii Świętego Mateusza uczniowie w obliczu zagrożenia życia nie wyrzucają Jezusowi bezczynności, ale wołają o pomoc. I to wołanie uczniów uczynimy za chwilę kluczowym dla rozumienia wersji Mateusza. Mówią, panie ratuj gniemy, kyrie, sozon, apollymeta, kyrie, panie, sodzeń, mamy sozon, sodzeń, zbaw nas, ocal nas. Jezus y, niejako w odpowiedzi na to wołanie uczniów nie karci ich, ale zaprasza do wiary. Jest łagodnym nauczycielem. On rzeczywiście wprowadza uczniów w swoje ślady. On ich nie tresuje, on ich, y, on inicjuje... Y, Konkretne życiodajne działania, zwłaszcza w oparciu o ich wiarę. I sytuację całą, która ma miejsce na jeziorze, podsumowują świadkowie, a więc świat, który jest areną obserwującą Jezusa, a nie jak to ma miejsce u Marka i Łukasza, uczniowie. Tam uczniowie właśnie pytają u Marka, kim on jest. To jest bardzo ważne z perspektywy teologicznej tej Ewangelii. Popatrzmy teraz na poszczególne detale egzegetyczne obecne w wersji Mateusza. Święty Mateusz podkreśla, że Jezus wszedł do łodzi, a uczniowie za nim. W ten sposób ewangelista kontynuuje tę narrację, ten opis, który miał miejsce chwilę wcześniej. Pan Jezus powiedział: Do uczniów przeprawmy się na drugą stronę. Pojawia się wtedy uczony w piśmie, pojawia się jeden, z uczniów chcą, wyrażają gotowość pójścia za Jezusem, i Jezus mówi: Dobrze, możecie iść, ale konieczne jest radykalne zdanie się na Boga w życiu. Potrzebny jest radykalizm, gdy chcecie stać się moimi uczniami. Burza na jeziorze to jest natychmiastowa interpretacja drogi ucznia. Jezusa, pan Jezus pokazuje, co to znaczy naśladować go. Ta przeprawa na drugi brzeg nabiera charakteru symbolicznego. I w, w tym momencie, gdy pan Jezus wchodzi do łodzi, nastaje burza, seismos. To słowo jest bardzo znaczące w ustach świętego Mateusza. Jest to słowo apokaliptyczne. W tekstach apokaliptycznych tak określano trzęsienie ziemi znak, który miał wskazywać na koniec czasów, na wypełnienie się czasów i u świętego Mateusza to słowo pojawi się jeszcze dwa razy w bardzo charakterystycznych momentach. W 27 rozdziale, podczas śmierci Jezusa na krzyżu, święty Mateusz napisze, że wtedy Zatrzęsła się ziemia, właśnie sejsmos. Podobnie w momencie, gdy Pan Jezus będzie z martwych wstawał, i pojawią się uczniowie, żeby odsunąć kamień od grobu, to jest 28 rozdział Ewangelii Mateusza, pojawia się to określenie sejsmos, trzęsienie ziemi. A więc mamy tutaj aspekt paschalny, bardzo mocny, burza na jeziorze. To jest zapowiedź śmierci Jezusa oraz zagrożenia życia, różnych przeszkód, które czekają na kolejne pokolenia chrześcijan. W śmiertelnym zagrożeniu uczniowie wołają do Jezusa: Panie, ratuj. Sozon, sodzeń, To słowo greckie oznacza zbawić, ocalić. Ratować, czasami też uleczyć. I to wołanie uczniów jest charakterystyczne dla świętego Mateusza i wskazuje na silny aspekt paschalny tej perykopy. Jest taka tradycja żydowska, według której Mojżesz, idąc z Żydami z Egiptu do ziemi obiecanej, gdy doszedł do Morza Czerwonego i stanął na brzegu Morza Czerwonego, właśnie też akwenu wodnego, i zobaczył tę otchłań mórz przed sobą, to wtedy miał zaśpiewać Psalm 22. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko od mojego wybawcy są słowa mego jęku. Właśnie tam się pojawia to słowo. Soteria, daleko od mojego wybawcy, są słowa jęku, i po tej modlitwie otworzyło się przejście przez Morze Czerwone. Nastąpiło eksodus. Podobnie, zauważmy, Pan Jezus modli się na krzyżu, modli się tym psalmem 22. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? W tym psalmie 22, w szóstym wersecie psalmista tak się modli. Do ciebie. Wołali i zostali wybawieni. Do ciebie wołali, kaj, esotezan. Znowuż pojawia się sodzeń, i dalej w tym psalmie jest wołanie psalmisty: Wybaw mnie, sozon me. Dosłownie te same słowa w wersji Septuaginty pojawiają się w tym psalmie, jak w ustach uczniów na wzburzonym jeziorze Galilejskim. Warto pamiętać, że Ewangelia Mateusza. Powstaje w czasie pierwszych prześladowań chrześcijan, prześladowań Kościoła. I święty Mateusz od samego początku w obliczu zagrożenia życia wskazuje na historię Jezusa. Zaufał Panu, wołał do Ojca i Bóg go wybawił, Bóg go ocalił. W liturgii Kościoła to wołanie uczniów pojawia się, zauważmy to, przed Komunią Świętą nos domine, wybaw nas, zbaw nas, ocal nas, Panie. To jest wołanie o to, żeby Jezus Chrystus zainterweniował w historię wspólnoty, która doświadcza burzy na różne sposoby, tej burzy zewnętrznej ze strony świata, ale też tej burzy wewnętrznej, która niszczy jedność wspólnoty. I w obliczu tego wołania uczniów, Pan Jezus mówi do nich że są małej wiary. Pan Jezus napomina uczniów. U Świętego Mateusza te słowa Jezusa mają miejsce jeszcze podczas burzy u innych ewangelistów ma to miejsce już po uciszeniu wiatru i pan Jezus nie mówi do uczniów, że są niewierzący, ale że mają małą wiarę. Jezus niejako głosi to słowo wewnątrz kościoła. Jest to zachęta do wzrastania w wierze, do wyjścia z marazmu. W Starym Testamencie czasy eschatologiczne charakteryzuje zwycięstwo Boga nad kosmicznym morzem. Czytamy o tym i w Księdze Psalmów, i w Księdze Proroka Izajasza w XVII rozdziale. Pan Jezus, yy, uciszając burzę, zapowiada ostateczne rozprawienie się ze złem. Z księciem tego świata, a więc cud uciszenia burzy ma wymiar również eschatologiczny. I warto jeszcze zwrócić uwagę na ostatni wiersz podsumowujący to wydarzenie a więc reakcja świadków, zdumienie świadków. Za chwilę, kiedy będziemy szli dalej, według narracji Mateusza zobaczymy dwóch opętanych, którzy wyjdą naprzeciwko Jezusa. A więc Pan Jezus konfrontuje się z żywiołami tego świata, ze złem, a tutaj świadkowie są zdumieni tym, co się stało, i Pan Jezus odkrywa przed nimi, jak ważna jest wiara w życiu. Czym jest wiara? Bo wiara to jest oparcie się na wierności Boga, to jest naśladowanie postawy Jezusa podczas burzy. A tą największą burzą, jaka pojawia się w życiu człowieka, to jest burza krzyża. I Pan Jezus niejako mówi do swoich uczniów poprzez to wydarzenie, żeby umiejętnie przeżywali te burze swojego świata, czy to konfrontacje ze złem wewnętrznym, czy konfrontacje z tym wszystkim, co, czego doświadczają w swoim życiu. I to, jak oni będą przeżywali te burze, czy tak jak Jezus, czy po swojemu, po ludzku, to będzie dla świata albo pociągające, będzie świadectwem, znakiem, albo nie będzie dla, nie, dla świata zachęcające. Warto zauważyć, właśnie jak Pan Jezus do końca tę swoją egzystencjalną burzę przeżyje, w najbardziej finalnym momencie, jak umiera na krzyżu. I patrząc na to, jak on umiera, setnik wyzna, ten prawdziwie, ten człowiek był synem Boga. Jezus stał się znakiem, stał się świadectwem. Tak święty Mateusz widzi to wydarzenie. Popatrzmy teraz na wersję świętego Łukasza. Podobnie jak Mateusz, również Łukasz jest zależny, przynajmniej tak się przyjmuje powszechnie dzisiaj w egzegezie, jest zależny. Od narracji marka przejmuje ją, wprowadzając pewne zmiany, modyfikacje, Łukasz dysponuje zdaje się, bardziej biegłym językiem greckim, bardziej wyszukanym. Wprowadza tutaj czasownik anagein, który dosłownie jest terminem technicznym z dziedziny Nautyki, sztuki żeglugi, a zatem wyruszenie na jezioro. Jezusa wraz z uczniami. Jest określonym tutaj terminem technicznym, oznaczającym odbicie od brzegu, wypłynięcie na akwen wodny. Jednak poza tymi zmianami stylistycznymi, warto zauważyć, jak już wspominał ksiądz Piotr we wcześniejszej części wystąpienia, Łukasz i Mateusz kondensują w pewien sposób narrację Marka, również Łukasz Pomija wiele elementów, które są obecne u Marka. Chociażby nie, nie jest obecne w narracji Marka wspomnienie, że Jezus zostawia tłum na brzegu. Łukasz rezygnuje z bliższego określenia czasowego, to nie jest ten sam dzień koniecznie, w którym Jezus naucza w przypowieściach, ani też to niekoniecznie jest wieczór, nie wspomina o porze dnia Łukasz. Nie wspomina również o innych łodziach. Ta łódź Jezusa i jego uczniów. Jest sama, samotna na jeziorze. Nie wspomina o tym, że Jezus śpi na rufie ani że śpina we zgłowiu. Te elementy wyposażenia łodzi są pominięte. Przemilcza również słowa nagany: milcz, ucisz się, nie są wymieniane w ewangelii Łukasza. Pomija również wzmiankę o tchórzostwie i o wielkim strachu uczniów. Można zadać sobie pytanie, dlaczego z tych elementów rezygnuje Łukasz. Widzimy, że zależy mu na wyeksponowaniu tych punktów najistotniejszych narracji. Warto przy tym zapytać się, jak Łukasz rozumie głównych bohaterów tej sceny, a zatem Jezusa i jego uczniów. Przyzwyczajeni jesteśmy do obrazu Jezusa wraz z gronem dwunastu. Tymczasem, w ósmym rozdziale Ewangelii Łukasza, tam gdzie znajdujemy scenę uciszeniu burzy, kilka epizodów wcześniej słyszymy, że za Jezusem idą również kobiety. I to one również należą do tego grona uczniów. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy mogli wyobrazić sobie tę scenę właśnie w tej konwencji z rozszerzonym gronem uczniów, do którego należą również kobiety. Ale to już autor pozostawia czytelnikowi konstrukcję. Wyobrażeniową tej sceny. Pozostawia natomiast Łukasz kluczowe pytanie narracji: kim właściwie on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne. Akcent zatem w narracji Łukaszowej jest na słowie, które ma moc. Jest to słowo, które sprawia porządek. Wobec sił natury. Przypomnę tylko, że publiczna działalność Jezusa w Ewangelii Łukasza zaczyna się od Jego wystąpienia w Galilei, jak zaznacza Łukasz w mocy ducha, a zatem Jezus działa w mocy ducha. Jego słowa również te, którymi ucisza burze, są słowami pełnymi ducha. W kontekście poprzedzającym tę scenę również zauważamy pewną modyfikację, choć Łukasz. Wiernie w tej sekcji naśladuje, odzwierciedla porządek narracji Markowej, to jednak kończąc nauczanie w przypowieściach, dołącza epizod o prawdziwych krewnych Jezusa. Gdy przychodzi do Jezusa jego matka i jego rodzina, Jezus wówczas, wówczas podkreśla, że prawdziwymi jego krewnymi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. To właśnie słowo za chwilę będzie Słowem skierowanym do żywiołów świata. Kto wypełnia Słowo Boże zatem działa w mocy Ducha. Działa w mocy Ducha, w mocy którego działał Jezus. Tak jak Bóg w Starym Testamencie ustanowił porządek nad chaosem, tak jak ocalił swój lud przed katastrofami wodnymi, tak teraz Jezus odgrywa podobną rolę w ich losach. Uderza w tej narracji również czasownik Die Geiro, e, użyty przez Łukasza dotyczący powstania Jezusa ze snu. Jezus gromi wicher um, uprzednio powstawszy. Z pewnością czytelnicy odniosą ten czasownik również do sceny zmartwychwstania. To wówczas Jezus ukazuje się jako Pan, który działa również nad tym najbardziej poważnym skutkiem ludzkiej natury, jaką jest śmierć. Punktem, do którego prowadzi nas Łukasz w swojej narracji, w tym epizodzie jest pytanie, gdzie jest wasza wiara? Warto zwrócić tutaj uwagę, że jest to inna forma pytania skierowanego do uczniów, niż znajdujemy u Marka i u Łukasza. Dotyka najważniejszej kwestii. Możemy się zapytać, czy uczniowie, zdaniem Łukasza, w ogóle nie mają wiary, tak jak mogliśmy odnieść wrażenie, suponuje Marek, to Marek tak naprawdę wypominał uczniom, jakże brak wam wiary. Tymczasem u Łukasza Jezus pyta po prostu, gdzie jest wasza wiara. Nie zakłada, że w ogóle jej nie ma, ale pyta, gdzie ona jest. Bo uczniowie, patrząc na scenę Łukasza, mają pewien rodzaj wiary. Nie słyszymy w narracji Łukasza o ich lęku, natomiast widzimy, że. Uczniowie wiedzieli, do kogo mają się zwrócić w sytuacji zagrożenia. Mówią do Jezusa tylko: Mistrzu, mistrzu, giniemy. A zatem wiedzą, do kogo się udać. Jednak Jezus wyrzuca im: Gdzie jest wasza wiara? A zatem nie jest to jeszcze ta forma wiary, o którą chodzi. Chodzi zatem o pewną konkretną postać tej wiary, budowanej przez doświadczenie działania Jezusa. Jezus prowadzi stopniowo swoich uczniów do wiary dojrzałej. O jaką zatem wiarę chodzi? Gdzie jej szukać? Gdzie ją odnaleźć? Przed chwilą w narracji Łukaszowej mieliśmy wspomnianą wiarę setnika, gdy Jezus wychwalał, że u nikogo w Izraelu nie znalazł takiej wiary. Również kobieta grzeszna, która namaściła Jezusowi stopy w domu faryzeusza Szymona, usłyszała: Twoja wiara cię ocaliła. A za chwilę w narracji Łukasza po scenie. Uciszenia burzy, nastąpią sceny uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok, która usłyszy córko, twoja wiara cię ocaliła. Również podobne słowa usłyszą dwaj trędowaci pod Jerychem i niewidomy, a zatem to jest wiara, która ocala, wiara, która jest świadoma tego, którego się dotyka. Do takiej wiary chce prowadzić Jezus w Ewangelii Łukasza, swoich czytelników. Charakterystyczne w tej Ewangelii będzie również wołanie uczniów, przymnóż nam wiary, prośba, świadomość, że nasza wiara jest jeszcze niedojrzała. Ale również w rozdziale 22 Jezus będzie zapewniał Szymona Piotra: Szymonie, prosiłem za tobą, aby nie ustała Twoja wiara, wzywając go jednocześnie do umacniania pozostałych. Nie sposób pominąć, rozważając. Wizję Łukasza, sposób przedstawiania tej sceny, nie sposób pominąć drugą część jego dzieła, a zatem dzieje apostolskie, w jaki sposób ten temat wiary, do której Jezus prowadzi, jest realizowany w dalszej części. Pierwsza wzmianka, pierwszy raz termin pistis, wiara w dziejach apostolskich, pojawia się w trzecim rozdziale w Mowie Piotra po uzdrowieniu chromego. I tam Piotr w tym przepowiadaniu pierwotnego Kościoła, przepowiadaniu apostolskim, zwraca uwagę, że to właśnie przez wiarę w jego imię temu człowiekowi imię to przywróciło siły. A zatem to ta wiara, wiara w imię Jezusa, wiara chrystologiczna jest wiarą, która dała mu tę pełnię sił. Również warto zwrócić uwagę na rozdział 15 dzieł apostolskich, na mowę Piotra podczas tak zwanego soboru. Jerozolimskiego, tam komentując otwarcie czy wyjaśniając otwarcie Kościoła na Pogan, mówi: Bóg, który zna serca, nie, zno, nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiary. A zatem jest to wiara, która oczyszcza, która nie czyni różnic, która doprowadza do spotkania z Jezusem, również tych, do których Łukasz kieruje swoją Ewangelię. Chrześcijan wywodzących się z pogaństwa. Do takiej wiary prowadzi Jezus w Ewangelii Łukasza, a teraz pyta uczniów, pyta swoich czytelników a gdzie jest wasza? Podsumujmy te trzy wersje opisu jednego wydarzenia burzy na jeziorze Galilejskim. Widzimy, jak bogate są w symbolikę słowa poszczególnych ewangelistów. Najpierw święty Marek, on, który ma trzy główne idee teologiczne, rozwija je w swoim dziele. A więc y, temat uczniostwa, y, pytanie o to, kim jest Jezus. Jezus jako Syn Boży, Jezus jako Mesjasz. I rzeczywiście widzimy, że y, ta wersja Świętego Mateusza realizuje te cele, które on sobie zakłada. Ostatnie słowa, y, pytanie zamykające wersję Świętego Marka, y, to jest pytanie uczniów, kim on jest. Pan Jezus przez całą Ewangelię prowadzi ich do odkrycia, że on jest synem. Boga, to jest właśnie uczniostwo. Uczniostwo to nie jest tylko przyjęcie zbioru jakichś zasad moralnych, ale to jest nieustanne poznawanie, kim jest Jezus i co to znaczy dla historii konkretnego człowieka. Ta Ewangelia Marka była w starożytnym kościele Ewangelią katechumenów przygotowujących się do chrztu. Oni właśnie zadawali sobie pytanie, kim jest ten Jezus, za którym idę. I wersja Mateusza, wersja, która powstaje w kontekście prześladowań, w kontekście kryzysów Kościoła, w kontekście krzyża. I święty Mateusz pokazuje na Jezusa, że on pierwszy przeszedł kryzys, burzę, sejsmos, trzęsienie ziemi, trzęsienie swojej historii. Oparł się na Ojcu i dlatego jest tym, który żyje i Święty Mateusz mówi, tak samo było w historii Izraela. Pan Bóg już zapowiadał to przejście, tę paschę, a Mateusz pisze do judeo-chrześcijan, więc ten temat jest nośny. Stąd mówi do kościoła yy, popaschalnego: Wy również możecie tak przeżyć wasze burze, wasz krzyż, opierając się na ojcu tak jak Jezus, opierając się na Bogu tak jak Izrael. I święty Łukasz. Święty Łukasz to nie tylko Ewangelia, to także dzieje apostolskie, ukazanie Jezusa jako proroka potężnego w czynie i w słowie. Pan Jezus tak się objawia w wersji Łukaszowej jako ten, który panuje nad całą historią, i święty Łukasz bardzo mocno podkreśla aspekt wiary. To ta wiara pozwala Kościołowi nieustannie iść przez historię i objawiać potęgę boga. Jest również ten aspekt bardzo ważny u Łukasza na, na wierze w jakiego Jezusa mają się oprzeć uczniowie. Przecież ten Jezus śpi. No to jest pytanie ciągle o to, czy ten Jezus, który zasnął na krzyżu, ma moc dawać życie. Jezus pokazuje, że właśnie w tej jego niemocy jest największa moc Boża ukryta. Trzeba to nieustannie pogłębiać. Bardzo piękny jest opis cudu na jeziorze Galilejskim, nie tylko pod względem literackim, ale jak widzimy, również teologicznym, egzystencjalnym. Możemy go ciągle pogłębiać, prosząc Pana Jezusa, aby przymnożył nam wiary. Zapraszamy teraz wszystkich do zadawania pytań, do budowania wspólnoty Uniwersytetu Biblijnego. Można dzwonić do telewizji Trwam. Numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012 i numery w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, i numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy

W tym czasie może też nawiążę do tej pięknej mozaiki, którą widzimy dzisiaj w tle naszego wykładu. Jest to mozaika ukazująca inną scenę ewangeliczną. Piotr chodzi po wodzie i Pan Jezus, widząc Piotra, który się topi, podaje mu rękę, wyciąga go z tej burzy. Warto mieć świadomość, że podobną, bazylik, podobną mozaikę można zauważyć przy wyjściu z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Ona jest nad wyjściem w portalach, w portykach, i jest bardzo znacząca, kiedy Kościół wychodzi z liturgii, idzie do świata, który jest jak te wzburzone fale. Może mieć świadomość, że Jezus jest z nim. To jest wezwanie zawsze do wiary. I prosimy, jest telefon już. Bardzo prosimy. Prosimy bardzo. Wstydź, Halina Skrosna. Chciałam zwrócić uwagę właśnie o tej burzy na jeziorze. była to jakaś dosyć taka ostra ta burza, ale Wrystus mi upomina i słusznie, ponieważ ma do czynienia z rybakami którzy byli przyzwyczajeni do takiej pogody, bo przecież jeżeli oni, no stop, to było ich utrzymanie na życie, więc wyjeżdżali i łowili ryby, więc to nie było dla nich dla specjalnie szokiem, nie powinno być. Ale tu chodzi, tak, mówi to jest sprawa spełn, symboliczna tych trudów życia, której ostatnio właśnie bardzo cenne są pisma Benedykta XVI na ten temat. I tu chodzi o to, o Odwagę do walki, do przeciwstawienia się w trudnych, właśnie, w trudnych wydarzeniach życiowych. i Trzeba odpierać te ataki i do tego potrzebna jest wola właśnie walki, które w tej chwili o, widzimy, jesteśmy świadkami jednak upadku, zaniku tej woli walki. Ludzie wolą po prostu unikać, wolą wszelkimi sposobami, żeby tylko uniknąć jakiegoś no, jak, jakiejś burzy, czy być zaatakowanym szczególnie boją się stanąć, wziąć na siebie ten krzyż. To jest sprawa podstawowa. Właśnie w tej chwili, jeżeli chodzi o, o ten problem. I jeszcze tu się nawiązał do postawy proroka Jonasza. Bóg wzywa go do podjęcia takiego zadania, ale Bóg oczywiście nie zmusza, nic nie czyni da siłę. Bóg dyskutuje z nim, szuka z nim nawiązania kontaktu i przez yy, przekonywanie go. I w końcu prorok dochodzi jednak do przekonania, że Bóg ma rację i że On podejmie to misję i to jest Jego yy, wysiłek. On wykonywał tu wysiłek i on wygrywał na te później, już każe siebie wyrzucić do morza ludziom, bo to jest moja wina, mówi moja wina, wyrzućcie mnie do morza i wtedy się uspokoi może. prawda? I człowiek zawsze, jak się będzie z Bogiem, będzie przeciwstawiał się tym warunkom, ale nie może się bać, bo jeżeli jest Chrystus z nami, to nie możemy być yy, po prostu tchórzami w życiu. I to jest chyba podstawowa sprawa i odpowiedź na to. zapłacić. Tak, jest, dziękujemy bardzo za to pytanie, za spostrzeżenia. Nie ulega wątpliwości, że już zapewne na etapie redakcji Ewangelii wymiar symboliczny z tej sceny był bardzo ważny, bardzo istotny. Nie chodziło tylko o jakąś konkretną burzę na jeziorze galilejskim, ale wspólnota czytała właśnie w tej scenie różne zawirowania, niebezpieczeństwa, jak i sytuacje budzące lęk w ich życiu, w ich egzystencji. A zatem ten wymiar symboliczny, jak również w naszej dzisiejszej lekturze tej sceny, z pewnością przeważa, chyba że wśród naszych y, słuchaczy, widzów są ci, którzy wyruszają na morze. To również oni będą świadomi bardziej bezpośrednio takich zagrożeń. Warto jednak przypomnieć sobie również, m, że w kolejnej scenie, w której Ewangelia wspomina o epizodzie na powierzchni jeziora, kiedy to Jezus. Kroczy po jeziorze, a zatem nie tylko uciszenie burzy, ale Jezus przychodzi do swoich uczniów. Ewangelia wspomina również, że to Jezus przymusza swoich uczniów, by przeprawili się na drugi brzeg, a zatem można przypuszczać, że w pewien sposób nie bardzo chcieli właśnie w tym czasie przy tych warunkach przeprawiać się. Są rybakami, tak jak pani wspomniała, znają ten akwen, to jest ich domowy, rodzimy akwen, ale jednocześnie też dzięki temu wiedzą, że jezioro galilejskie potrafi zaskoczyć, ma swoje tajniki, uczy szacunku, chyba że jest z nami ten, który panuje nad naturą, chyba że jest z nami ten, który jest gwarantem naszego spokoju, naszej ufności, naszej wiary. Dziękując za to pytanie, również warto mieć na uwadze te elementy. Warto też pamiętać, że wcześniej już uczniowie doświadczyli cudu na jeziorze podczas powołania pierwszych czterech uczniów, kiedy wyciągnęli wcześniej puste sieci, a później pełne ryb na słowo Jezusa. Tak jest kontekst. Bardzo dziękujemy wszystkim za dzisiejszy program, za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do udziału w dalszych odcinkach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Szczęść Boże.